Zaprezentujemy Wam ćwiczenie, którym będzie unoszenie barków, czyli szruksy przy użyciu dolnego wyciągu. Jest to ćwiczenie, które będzie angażowało przede wszystkim do pracy mięśnie czworobocznych grzbietu. Przechodzimy do pozycji. Chwytamy nachwytem drążek prosty wyciągu dolnego. Stopy są stale przy podłożu, stawy kolanowe lekko ugięte. Klatka piersiowa wyeksponowana i przyciągamy brodę do klatki piersiowej. Następnie wykonujemy ruch koncentryczny, czyli dynamiczne podciągnięcie barków do góry. W momencie wykonywania ruchu koncentrycznego robimy wydech. Następnie powolny ruch ekscentryczny, opuszczanie barków, czyli rozciągnięcie mięśni, podczas którego ruchu wykonujemy wdech. Najczęstszymi błędami, które są wykonywane podczas tego ćwiczenia, to zbyt duża intensywność i zbyt duża szybkość wykonywanych ruchów. I kolejnym błędem jest brak rozciągnięcia, czyli brak fazy ekscentrycznej ruchu. Teraz poprawne wykonanie ćwiczenia. Dynamiczna faza koncentryczna, broda stale przyciągnięta do klatki piersiowej i powolna faza ekscentryczna. Jest to bardzo dobra alternatywa dla klasycznych szruksów ze sztangą lub sztangielkami.